Zabieramy Was do miast tufu wulkanicznego i zaczynamy go od Sorano. Jedno z miast, które wyglądają jakby za chwilę miało się rozpaść. O co chodzi z tym tufem? Postaramy Wam się dzisiaj wyjaśnić. Co to właściwie jest tuf? Tuf wulkaniczny to porowata skała, która składa się z pyłu, z piasku i jeszcze innych minerałów. Jest to skała, która pod wpływem działania wody ulega wypłukaniu. W związku z czym mieszkańcy tufowych miast przyłożyli się do tego naturalnego zjawiska i tak powstały groty, garaże, magazyny, sklepy. Wszystkie domy w Sorano są również z wulkanicznego tufu. Dotarliśmy do kolejnego miasta nazywanego miastem tufowym, do Sowany. Tutaj się właśnie teraz znajdujemy. Sowana pamięta jeszcze czasy etruskie i cała zbudowana jest właśnie na tufowej skale. Ale to nie wszystko, ponieważ zabudowania, które tu się znajdują, także wykonane są w większości właśnie z tufowej skały. Wrażenie jest takie, jakby Sowana miała się rozpaść. Jakby wiatr, woda, drążące dziury w tych skałach, w tych zabudowaniach powoli zabierały je temu miastu. Warto tu przyjechać i zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Bo to tutaj urodził się papież Grzegorz VII w 1073 roku, a jego przodkowie założyli właśnie to niewielkie miasto. Co można tutaj zobaczyć? Otóż zobaczyć tutaj można znajdujące się po mojej prawej ręce Palazzo Pretorio, gdzie wmurowanych jest 9 herbów. Ponadto na wprost Palazzo Comunale, czyli ratusz oraz niezwykły kościół Świętej Marii. Sowana to może i niewielkie miasteczko, ale znajduje się tutaj prawdziwa perełka. Jest to pochodzące z IX-X wieku cyborium, znajdujące się w kościele Świętej Marii, które jest unikatem w całej Toskanii. Warto zwrócić tu też uwagę na znajdujące się na ścianach freski, równie stare jak samo cyborium. No przyznacie, że obcowanie z tysiącletnią historią to coś niesamowitego. Przed chwilą z domostwa wyjrzała pani, chyba zdziwiona, że tyle ludzi tutaj przyjeżdża. A jest po co? No rzeczywiście, słuchajcie, jest po co, bo miasteczko ma niesamowity klimat. I mimo tego, że jest podobno takie bezludne, to ma nawet swój hotel. Tymczasem idę do Konkatedry. Idąc ulicą Via del Duomo trafimy do bardzo ważnego zabytku Sowany. Jest to katedra świętego Piotra i Pawła, nazywana również katedrą Il Duomo. Jest to właściwie konkatedra, ponieważ z czasem katedrę przeniesiono do pobliskiego Pitigliano. Katedra jest bardzo, bardzo stara, bo pochodzi z XI-XII wieku, ale nie jest to pierwszy tego typu budynek w tym miejscu, ponieważ pierwszy kościół był tutaj postawiony już w VIII wieku. A więc tysiącletnia historia znowu przed naszymi oczami.
Nieczynne już dzisiaj wejście do katedry pochodzi właściwie z czasów jej budowania. Dzisiaj to, co tu widzicie, to jest oryginał. No to w ogóle jest niesamowite. W przeciwną stronę niż konkatedra docieramy do La Rocca. Ruiny, które możecie tutaj sobie obejrzeć, związane były ściśle z rodziną Aldobrandeschi, a następnie z Kosmą I Medyceuszem, który rozbudował tą fortecę. W XVII wieku przestała mieć ona znaczenie, w związku z czym zaczęto ją rozbierać. I tak zostały tylko ruiny. Dotarliśmy do Pitigliano, trzeciego z miast tufu wulkanicznego, które odwiedziliśmy w dniu dzisiejszym. Pitigliano wygląda niesamowicie i często nazywane jest małą Jerozolimą, do której właśnie się udajemy. Pitigliano to mnóstwo uroczych uliczek, to zakamarki, które warto odwiedzić, ale i Palazzo Orsini, które budowane było aż 3 wieki, bo jego budowę rozpoczęto w wieku XIII, a zakończono dopiero w wieku XVI. Warto wpaść do Pitigliano i zagubić się w jego uliczkach, usiąść w jednej z kafejek i przy kieliszku białego wina, które pochodzi stąd, spędzić uroczy wieczór.